Nazywam się Igor Golubkow, pracuję jako inżynier w IBM Polska w dziale serwerów Power i właśnie na początku pytanie, czy ktoś z Państwa już o tych serwerach powerowych słyszał? Zakładam, że... Tak, wszyscy, okej. Okay. A czy wiecie, co łączy serwery powerowe z najnowszą technologią NASA, czyli właśnie z łazikiem marsjańskim? Łączy je w zasadzie ta sama architektura procesorów, bo łazik marsjański wykorzystuje procesor, który na początku, po raz pierwszy na rynku pojawił się właśnie w iMacu trzeciej generacji w 1998 roku. No i pytanie, dlaczego NASA wykorzystuje w swojej najnowszej technologii procesor, który ma niecałe 30 lat? Odpowiedź jest... Słucham? Tak. NASA stwierdziła, że dla nich najważniejsza jest niezawodność w misjach marsjańskich. Stwierdzili, że procesor właśnie wykorzystany w iMacu jest najbardziej niezawodnym procesorem na rynku i dlatego też stwierdzili, że wykorzystają go w swoim łaziku marsjańskim. A procesor ten został stworzony przez IBM jeszcze wtedy we współpracy z Motorola. No i tak naprawdę został stworzony w architekturze PowerPC. I do dzisiaj IBM tworzy swoje procesory właśnie w tej samej architekturze, czyli architektura PowerPC. Jeżeli spojrzymy w ogóle, czym jest Power, to tak naprawdę nazwa Power zawiera w sobie słowo RISC. Tak? RISC, czyli właśnie rodzaj architektury. I jeżeli porównamy dwie architektury najbardziej popularne na rynku, to mamy właśnie architekturę RISC-ową i architekturę CISC-ową. No i teraz tak, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o architekturę RISC-ową, to prawdopodobnie Państwo już z niej wcześniej korzystaliście, bo architektura RISC-owa też jest wykorzystywana w najnowszych MacBookach Apple'a. Tak, czyli właśnie mamy tam procesory ARM-owe, tak? ARM pochodzi od skrótu albo Advanced RISC Machines, albo Acorn RISC Machines. Tak? No i tutaj właśnie zrobiłem zrzut ekranu ze strony, gdzie można kupić taki laptop, nie wiem, czy to jest laptop, czy już jest taki serwer, bo kosztuje ponad 40 tysięcy złotych, 128 GB RAMu i 8 TB pamięci wewnętrznej. Tak? Także tutaj widzimy, że nawet już takie laptopy zwiększają tą swoją moc obliczeniową. A tak na... Słucham? Tak, tak, dokładnie. Także taki typowy, właśnie typowy korporacyjny laptop, co tam. No i jeżeli spojrzymy na rynek już bardziej właśnie serwerów, to patrząc na ostatnie kilka czy też kilkanaście lat, zobaczymy, że po stronie powerowej mamy nową generację mniej więcej co 3-4 lata, więc nasza najnowsza generacja są serwery Power 10. Jeżeli spojrzymy na stronę x86, to tutaj mamy te generacje mniej więcej co roku. Tak? No i przez to, że pracuję w IBM, to mówię, że każde 3-4 lata inwestujemy w badania i rozwój, żeby dokładnie tą generację dopracować. Natomiast jeżeli bym pracował w Intelu, to bym mówił, że jesteśmy bardziej skierowani na klienta i dlatego dostarczamy nowe generacje co roku. Ostatecznie to, co można zrobić, to porównać je według różnych benchmarków. To jest taki najbardziej powszechny benchmark, czyli benchmark firmy SPEC, który porównuje właśnie wszystkie ostatnie procesory Intelowe oraz dwa ostatnie powerowe. Mniej więcej taka złota reguła, można powiedzieć, że procesor powerowy jest mniej więcej dwukrotnie wydajniejszy od serwera x86 i tutaj widzimy, że właśnie ta najnowsza generacja Inteli to jest Emerald Rapids. Tak, tutaj widzimy, że ta zasada już prawie nie jest obowiązująca, tak, więc jakby tutaj mamy około 70% przewagi, ale dalej ta przewaga jest solidna, mimo tego, że Emerald Rapids jest technologią z tego roku, a Power 10 jest technologią z 2021, tak, więc jakby już niedługo pojawi się nam na rynku kolejna generacja. No ale tak naprawdę, co jest jeszcze istotne? Kiedyś usłyszałem od klienta właśnie na konferencji, powiedział, tak, ale to wy wybieracie benchmarki tylko takie, w których dobrze wypadacie. No ale w zasadzie mam jeszcze jeden benchmark, czyli SAP SD, również publicznie dostępny. I tutaj nawet dobrałem procesor firmy AMD, tak? No bo teraz pojawiają się też procesory tego dostawcy. Jest to ich ostatnia generacja, czyli właśnie Epic Genoa. I tutaj widzimy, że procesory AMD są troszeczkę bardziej wydajne nawet niż te Intelowe najnowsze, ale dalej, jeżeli chodzi o moc obliczeniową, no to serwery powerowe widzimy, że są najbardziej wydajne. No i tutaj znowuż ta zasada
dwukrotnie większej mocy, jeżeli chodzi o w porównanie do intelowych procesorów, jest zachowana, tak, natomiast AMD już tutaj zaczyna powoli gonić. Ale to, co jest istotne, to, co jest ważne, to to, że nie trzeba cały czas się porównywać, bo ostatnie wersje OpenShift'a pozwalają na to, żeby te dwie technologie ze sobą współpracowały, czy też te dwie architektury. Wcześniej mieliśmy tak, że jeżeli chcieliśmy uruchomić jakiś klaster OpenShiftowy, to musieliśmy sobie wybrać, czy chcemy go uruchamiać na platformie Powerowej, czy na platformie x86. No i teraz od wersji 4.14 i tak naprawdę już od 4.15 jest opcja, żeby ten sam klaster można było rozciągnąć na różne architektury pod spodem, tak? Czyli moglibyśmy część nodów uruchamiać na serwerze powerowym, a część nodów na serwerze intelowym, w zależności od tego, jakie aplikacje na której na której architekturze są dostępne. I tutaj jest taki przykład, to została wpisana komenda pokaż wszystkie nody w naszym klastrze i tutaj widzimy, że mamy dwa nody w architekturze PowerPC 64 Little Endian, tak, czyli jakby właśnie z serwerów powerowych, tak, a pozostałe są architektura x86 64-bitowa. Tak, więc jakby tutaj widzimy, że ten sam klaster OpenShiftowy ma pod spodem różne architektury. No i teraz tak, czym tak naprawdę charakteryzuje się serwer powerowy? Tym, że możemy na nim uruchomić trzy różne systemy operacyjne. Najbardziej znany to jest oczywiście Linux, ale serwery powerowe znane są też z systemu operacyjnego AX, tak? To jest system Unixowy, czyli można powiedzieć taki trochę starszy brat Linuxa, no i też IBMi, wcześniej znany jako AS400. Także te wszystkie trzy systemy mogą działać jednocześnie na serwerze powerowym, ale to, co jest istotne, to to, że możemy nawet jeszcze więcej środowisk uruchomić na jednym serwerze dzięki właśnie wirtualizatorowi PowerVM. Tak, jakby o tym będziemy mówić, to jest moim zdaniem taki nasz główny wyróżnik tego, że jesteśmy w stanie konsolidować duże środowiska na mniejszej ilości maszyn i w ten sposób obniżać koszty czy też licencji na software, czy też na przykład zużycia prądu. No i teraz tak, na różnych systemach operacyjnych możemy uruchomić różne środowiska, tak, czyli na przykład jeżeli chodzi o bazodanowe, tak, no to Oracle możemy postawić na AX-ie, a jeżeli spojrzymy na Linuxa, no to właśnie tutaj jest OpenShift, możemy uruchamiać SUSE, Red Hata, Fujitsu, Enterprise Postgres, Enterprise DB, czy też środowiska SAP-owe. I to, co jest istotne, to to, że wszystkie te środowiska możemy uruchomić jednocześnie, one sobie będą działały obok siebie na jednym serwerze fizycznym i będą od siebie odseparowane, tak, czyli każdemu środowiskowi jesteśmy w stanie przydzielić dedykowane zasoby, tak, żeby środowiska sobie tych zasobów nie zabierały, natomiast jeżeli chcemy, że na przykład, zaraz pokażę kilka przykładów u klienta, który właśnie miał taki problem, że środowisko miało pik mocy obliczeniowej tylko na przykład przez 2 godziny w ciągu dnia, no to wtedy pozostałe zasoby można w pozostałej części dnia przekazać do innych maszyn wirtualnych. No i to był właśnie przypadek u naszego klienta, który wcześniej miał środowisko KVM i miał dwa klastry. W jednym klastrze było 6 maszyn fizycznych, w drugim klastrze były 3 i ostatecznie to środowisko z 9 serwerów udało nam się skonsolidować na 2 serwerach powerowych, tak? Jeżeli mówimy właśnie o tej mocy obliczeniowej, o tej konsolidacji, tutaj widzimy, że z 9 maszyn zeszliśmy na 2. No i teraz jak to wyglądało pod kątem mocy obliczeniowej? Tutaj wziąłem kolejny benchmark, również publicznie dostępny, czyli właśnie QPI. Porównałem nasz jeden serwer do istniejących serwerów u klienta. No i mniej więcej byliśmy wydajniejsi albo 2-krotnie od tych najnowszych maszyn, albo nawet prawie 4-krotnie od tych starszych. To, co było istotne, jeżeli spojrzymy na kilka środowisk klienta, tutaj widzimy obciążenie na jednej maszynie wirtualnej, no i zauważymy, że piki mocy obliczeniowej są gdzieś od 18 do 21, od 19 do 21, czyli mniej więcej codziennie przez tydzień piki występują przez około 2-3 godziny, w pozostałym czasie maszyna wirtualna nie robi nic. Ale przez to, że jest to wirtualizator KVM, no to te zasoby są cały czas zablokowane na tej maszynie wirtualnej, tak? Czyli przez ponad 20 godzin maszyna nic nie robi, zasoby się marnują, a tylko przez 2 godziny jest w stanie je wykorzystać. Inna
maszynę wirtualną z tego samego środowiska fizycznego. Tutaj widzimy, że piki już nie są aż tak widoczne, ale tutaj gdzieś tam próbowałem je wydzielić. Od godziny 8 rano do 10, od 12 do 14, od 12 do 18, 10, 13. Tak? Więc jakby dalej te piki są nieregularne, ale przypadają w innych godzinach niż tutaj na górze. I ostatnie środowisko, również zupełnie inny charakter obciążenia. Tutaj mamy te piki mocy obliczeniowej od 23 do 2 w nocy, od 1 do 3, od 1 do 4. Tak? Więc jakby znowu są inne piki mocy obliczeniowej, różne pory dnia, zasoby się marnują. I jeżeli to wszystko nałożymy na siebie, no to widzimy, że tak naprawdę idealnie by było przydzielać w momencie, gdy na niebieskiej maszynie kończy nam się pik mocy obliczeniowej, zaczyna się na zielonej. Tak, potem zaczyna się na różowej, zielona, zielona, niebieska, zielona, różowa, niebieska, zielona, różowa. Tak, więc jakby ten charakter tego środowiska powodował, że można było idealnie wykorzystać zalety, jakie niesie ze sobą PowerVM, czyli właśnie nasz wirtualizator, który pozwala przydzielać moc obliczeniową tam, gdzie jest akurat potrzebna, w sposób zautomatyzowany, tak? Czyli jakby nie musimy cały czas monitorować środowiska, tylko na początku, kiedy instalujemy maszynę wirtualną, decydujemy, gdzie, do jakiej maszyny mają te zasoby wędrować, tak? Czyli na przykład, jeżeli sobie ustalamy, że mamy 2,5 rdzenia dla naszej maszyny wirtualnej, to czasami jest tak, że jeżeli jesteśmy, wykorzystanie mocy obliczeniowej jest poniżej 2,5 rdzenia, no to wtedy ta maszyna zwraca, że tak powiem, swoją moc obliczeniową, te niepotrzebne rdzenie do tak zwanej puli procesorowej. Natomiast kiedy aplikacja potrzebuje więcej niż 2,5 rdzenia, czyli jesteśmy tutaj w tym pomarańczowym zakresie, no to wtedy maszyna wysyła zapytanie do puli procesorowej, czy mogę uzyskać więcej niż te moje 2,5 rdzenia, bo potrzebuję tyle pod daną aplikację. Tak więc jakby tutaj mamy taki jeden ośrodek logiczny, z którego idzie całe zarządzanie, całe rozdzielanie zasobów. I to się odbywa w sposób automatyczny. Dzięki temu mamy mniej czasu, musimy spędzić mniej czasu nad administrowaniem całego środowiska. Tak? No i ostatecznie, jeżeli sobie spojrzymy na serwer powerowy, tak, to tu są jakby większość środowisk, które możemy uruchomić, jakby to są, jest to platforma przede wszystkim jakby pod bazy danych, ale możemy na niej uruchamiać również inne środowiska i to, co jest istotne, to właśnie to, że te środowiska mogą działać obok siebie, niezależnie i są odseparowane od siebie, tak? Czyli PowerVM, nasz wirtualizator, pozwala na to, żeby do każdej maszyny wirtualnej przydzielać nawet fizyczne adaptery I/O albo fizyczną pamięć operacyjną, fizyczne rdzenie, tak, żeby jeżeli chcemy, żeby na przykład jakaś maszyna miała dedykowane zasoby, żeby je nie oddawała, nawet jeżeli z nich nie korzysta, to wtedy jesteśmy w stanie taki tryb ustawić. Natomiast jeżeli chcemy, żeby maszyna, właśnie tak jak pokazywałem na wcześniejszych wykresach, przez 2 godziny wykorzystała troszeczkę więcej, a potem oddała całość, też to jest możliwe, tak, jakby tutaj PowerVM daje ogromną elastyczność. No i to, co jest istotne, to właśnie jeżeli spojrzymy sobie na procesor powerowy, zobaczymy, że weźmiemy sobie procesor z 16 rdzeniami, to tak naprawdę to, co PowerVM pozwala w przypadku na przykład baz danych Oracle, to, że możemy tworzyć pulę procesorową. Tak? To jest taka dedykowana pula, możemy to sobie wyobrazić jako taki koszyk, z którego korzysta Oracle i nie jest w stanie wziąć z tego koszyka więcej, niż my do tego koszyka wcześniej włożymy. Tak? Czyli na przykład, jeżeli mamy kupione 4 licencje Oracle Enterprise, mamy zalicencjonowane 4 rdzenie, no to wtedy czasami się tak zdarza, że przychodzi Oracle z audytem, no i nagle się okazuje, że kupiliśmy tyle licencji, a wykorzystujemy troszeczkę więcej. Tak? No i wtedy zaczynają się problemy. Z PowerVM, z funkcjonalnością właśnie hard partitioning, która jest oficjalnie uznawana przez Oracle, nie będziemy mieli tego problemu, ponieważ PowerVM blokuje wykorzystanie większej ilości zasobów niż jest właśnie w tej puli procesorowej. Tak? Więc jakby jeżeli raz sobie ją skonfigurujemy i mówimy, że dajemy tyle zasobów, na ile wykupiliśmy licencji, no to wtedy jesteśmy spokojni, że Oracle nie wykorzysta nam tych zasobów więcej, tak? Więc będzie spokój podczas audytu. No i teraz skąd w ogóle wynika ta granularność jakby tego naszego systemu, czy też wyjątkowa wydajność?
właśnie między innymi z wielowątkowości. Jeżeli weźmiemy sobie taki przykładowy rdzeń intelowy, to mamy tryb albo jednowątkowy, albo dwuwątkowy, wtedy mówimy o trybie właśnie hypertrading. Natomiast jeżeli weźmiemy tryb rdzeń powerowy, również mamy tryb jednowątkowy, dwuwątkowy, ale do tego też dochodzi tryb czterowątkowy albo tryb ośmiowątkowy. Tak więc jakby maksymalnie możemy wykorzystać na pojedynczym rdzeniu 8 wątków. Tak, jakby to jest coś, co pozwala nam właśnie zwiększać moc obliczeniową i też rozdzielać ją na pojedyncze maszyny wirtualne. Także tutaj jest to taka jedna z naszych kluczowych przewag. No i to co jest nowego, to co się pojawiło w Powerze 10, to jest właśnie technologia MMA, która jest dedykowana pod sztuczną inteligencję. I teraz jeżeli weźmiemy sobie, przeprowadzimy taki eksperyment. Jeżeli zobaczycie na przykład ten obraz, no to prawdopodobnie coś tam wam podpowiada mózg, co by to mogło być, tak? Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, ale no prawdopodobnie już tam coś nam podpowiada. Ten sam obraz, troszeczkę lepszej jakości, tak już ta pewność wzrasta, że to jest to, co zobaczyliśmy od razu tutaj na początku i obraz w jakości idealnej, tak już tutaj żadnej wątpliwości nie ma, co jest na obrazie. No i tak samo działa sztuczna inteligencja, czyli możemy ją rozdzielić na dwa procesy. Proces trenowania i proces wnioskowania. Trenowanie to kiedy uczymy nasz model i warto nasz model nauczyć na obrazach dobrej jakości, na danych dobrej jakości. Natomiast kiedy ten model już wdrażamy w biznesie i ma on analizować dane napływające w czasie rzeczywistym, oto zdarza się tak, że te dane nie są wcześniej przygotowane, są w złej jakości, ale przez to, że nasz model został wytrenowany na zdjęciach świetnej jakości, no to wtedy radzi sobie z tymi napływającymi danymi. I właśnie ta technologia MMA w Powerze, ona jest dedykowana pod to, że mamy wbudowane takie silniki MMA, rdzenie na płycie procesora, czyli coś, co ma symulować troszeczkę działanie GPU, no i właśnie odpowiada za ten proces wnioskowania, czyli już możemy wdrożyć na Powerze gotowy model, wcześniej wytrenowany i on sobie wtedy spokojnie radzi z modelem sztucznej inteligencji. No i teraz tak, ważna rzecz, czego nie obsługujemy na Powerach, tak jakby takie w zasadzie najbardziej popularne środowiska na rynku, tak, VMware, Microsoft i serwery SQL. Dlaczego to się dzieje, dlaczego tak postanowiła nasza firma, żeby nie nawiązywać tutaj współpracy? Między innymi wynika to z bezpieczeństwa, czyli wiemy, że systemy te potrafią być bardziej narażone na ataki przez swoją popularność, no i to też jest widoczne w tym, na tym wykresie. I tutaj widzimy dane, które wziąłem z takiej światowej bazy CVE, gdzie są zgłaszane luki w zabezpieczeniach danego wirtualizatora. No i tutaj widzimy, że najbardziej narażonym na luki jest wirtualizator Xen, tak? No ale jakby jest on darmowy, no najbardziej popularny. Natomiast no, dla mnie najciekawsza jest ta różnica między VMware'em a PowerVM'em. Oczywiście ta różnica częściowo wynika z tego, że PowerVM jest jakby dużo bardziej popularnym wirtualizatorem, stąd też tych luk jest więcej, ale dlaczego ta różnica jest aż taka, czyli tam prawie 30-krotna, to możemy powiedzieć, też 20-krotna, to możemy powiedzieć, że PowerVM jest wirtualizatorem sprzętowym, tak? Czyli to jest wirtualizator wszyty w firmware i cechuje się on lepszą integralnością z platformą, natomiast VMware to jest rozwiązanie trzeciego dostawcy, czyli to jest taki add-on software, dlatego też ta integracja z platformą nie jest aż tak optymalna, no i dlatego tworzą nam się luki w zabezpieczeniach, stąd też takie wyniki. No i mieliśmy wiele przypadków, gdzie klienci mają mieszane środowiska, czyli część jest na serwerach powerowych, część jest uruchomiona na Intelach, no i podczas ataku ransomware ta część, która jest uruchomiona na x86, jest w całości zaszyfrowana, serwery powerowe sobie działają dalej. Może to wynikać z tego, że nie jest to popularne rozwiązanie, ale my akurat w serwerze powerowym mamy ten system operacyjny AX, który jest dedykowany pod serwery powerowe, tak? Czyli to jest system, który w całości wykorzystuje wszystkie narzędzia sprzętowe w tym serwerze, no i dzięki temu powoduje, że
tak naprawdę te luki w zabezpieczeniach są niższe i cały system jest odporny na ataki zarówno ransomware, jak i też właśnie wdrażamy powoli mechanizmy quantum safe, tak? Czyli ataki z wykorzystaniem komputera kwantowego. Tutaj też cały czas te algorytmy testujemy, więc to jest jakby tyle, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. No i też druga sprawa, tak, to właśnie znana teraz obecnie sytuacja z przejęcia VMware przez Broadcom. Tak, tu jest tylko kilka takich artykułów. To na przykład też problem dotyczy tych procesorów AMD, tak, o których na początku wspominałem, więc dlaczego nie współpracujemy z tymi popularnymi technologiami? Właśnie między innymi dlatego, że tutaj ta polityka rozwoju na przyszłość jest niejasna. No i często klienci nam mówią, że w momencie, gdy mają dwie oferty na stole, no to konkurencja im wspomina, że dobra, ale po co się pchacie w systemy powerowe, przecież to już w ogóle nie jest rozwijane. Tak? No i tutaj jest nasza oficjalna roadmapa, jeżeli chodzi o system operacyjny AX. No i tutaj widzimy, że dla wersji 7.3, czyli tej najpopularniejszej, najbardziej nowej, tak, mamy roadmapę do 2039 roku. Tak? Więc jakby jest to produkt, który rozwijamy, nad którym pracujemy i nie ma takiej opcji, żebyśmy skończyli pracę nad nim w następnym roku i stwierdzili nie. Drogi kliencie, zapominamy, w ogóle nie było tematu. Także cały czas tą platformę rozwijamy, cały czas jest ona w naszej strategii. No i ostatecznie, jeżeli sobie spojrzymy na dwa serwery, tak, jeżeli pytamy, jak to jest pod kątem cenowym, tak, z jednej strony mamy serwer intelowy, z drugiej strony mamy serwer powerowy. No i to, co jest istotne, jeżeli weźmiemy sobie jedną maszynę, porównamy sobie jeden serwer intelowy, jeden serwer powerowy, to serwer powerowy zawsze najczęściej będzie droższy. Tak, ale tak jak wcześniej pokazywałem ten przykład, gdzie konsolidowaliśmy środowisko z 9 serwerów do 2, to tak naprawdę nie możemy porównywać jednego serwera powerowego z jednym serwerem x86, ponieważ to nie będzie porównanie jabłka do jabłek. Dlatego też jest ten efekt góry lodowej, tak? Czyli na początku, na samej górze widzimy cenę za pojedynczy serwer, ale to, co pojawia się później, tak, to właśnie mamy system operacyjny, wirtualizator, mamy niezawodność naszych systemów, mniejszy koszt licencji, czy też mniejsze zużycie energii. Tak? Jakby tutaj te przewagi powodują, że jeżeli spojrzymy na całościowe rozwiązanie TCO, tak, no to wtedy ta cena zaczyna się robić bardzo, bardzo ciekawa. No i na przykład ten przykład klienta, gdzie zmigrowaliśmy z 9 serwerów x86 na 2 powerowe, to tam oszczędności na prądzie wyszły rzędu 600 tysięcy złotych w ciągu 5 lat. Tak, więc jakby nawet ta oszczędność na prądzie jest nam w stanie sfinansować z dużą nadwyżką jakby zakup i też migrację na serwery powerowe. Także to jest dosyć ciekawe. No, a czasami oczywiście jak rozmawiamy z działami IT, to właśnie z firmą z branży mleczarskiej, to na pewno korzystacie z jej produktów. No to w momencie, gdy pokazałem im porównanie kosztów prądu, tutaj powiedziałem, że no możemy zaoszczędzić w ciągu 5 lat, tam wtedy było, oni tam mieli mniejsze środowisko, tak, 4 serwery x86, 2 powerowe, tam wychodziło oszczędności tam ponad 100 tysięcy złotych, on powiedział, wszystko super, fajnie, tylko że u nas jedno urządzenie, taki pasteryzator, czyli urządzenie właśnie do obróbki termicznej produktów mlecznych, on mówi, że to jest rozmiaru takiej ogromnej beczki, właśnie może jak ta sala. I on powiedział, że taki jeden pasteryzator w ciągu jednej godziny pobiera więcej prądu niż cała moja serwerownia w ciągu roku. Więc on mówi, że dla niego te oszczędności na prądzie są bardzo minimalne, więc oczywiście te pokazywanie tych kosztów jest jakby różne dla każdej firmy, ale mimo to zauważamy, że pokazywanie tego właśnie, tych oszczędności na prądzie, kwestii środowiskowych robi się coraz bardziej istotne, tak? Więc czasami nawet klienci pytają, słuchajcie, dodajcie jeszcze nam tutaj takie porównanie, jak to wygląda pod kątem CO2, bo pokażemy to na zarządzie, będzie to lepiej, łatwiej przeforsować. Więc podsumowując, co można zrobić z tymi serwerami, tak? Jakby można je wypożyczyć i teraz tak, jakby są dwie opcje wypożyczenia serwerów, jeżeli ktoś chciałby je potestować. Pierwsza opcja to jest taka, że właśnie wysyłamy serwer do Was,
i to jest tak, że robimy to właśnie za pośrednictwem Ingramu, naszego dystrybutora. To jest opcja bezkosztowa, czyli tutaj IBM pokrywa wszystko i to nie jest tak, że z gwiazdką, że tylko jeżeli kupicie serwer potem, to będzie za darmo. Nie, jakby tutaj cały POC jest po naszej stronie. Opcja B jest troszeczkę łatwiejsza, troszeczkę szybsza, tak, czyli po prostu logujecie się do naszej serwerowni w Warszawie poprzez VPN i testujecie to środowisko. Tak? Więc jakby tutaj zachęcamy do jednej z tych dwóch opcji. No i podsumowując, to co warto zapamiętać, właśnie wysoka wydajność serwerów Power 10, tak, czyli jesteśmy mniej więcej dwukrotnie wydajniejsi od konkurencji, 8 wątków na pojedynczym rdzeniu, pełna izolacja maszyn wirtualnych dzięki wirtualizatorowi Power VM, dynamiczne przydzielanie zasobów, czyli możemy albo mieć ten tryb dedykowany, że maszyna nie oddaje swoich zasobów, albo możemy mieć tryb współdzielony, gdzie Power VM automatycznie patrzy, gdzie te zasoby przydzielić. To potem właśnie mamy hard partitioning i pula procesorowa, czyli dedykowane zasoby pod kątem audytu, pod kątem licencjonowania. No i też właśnie pełne szyfrowanie danych end-to-end, czyli właśnie na naszych mechanizmach, czy to AX-owych, czy to Linux-owych. Także z mojej strony to tyle i dziękuję Państwu za uwagę.